Manifestacja w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych zorganizowana została pod hasłem Solidarność naszą bronią. Tradycyjnie wszystko zaczęło się od hymnu. Organizatorzy świętowali nie tylko datę pierwszego zwycięstwa nad komunistami, ale również chcieli zademonstrować obawy o los polskiej demokracji oraz przypomnieć, jak ważną rolę Wrocław odegrał w walce o wolność. To jest bardzo ciekawy fenomen związany z tym, że miasta, które po II wojnie światowej rodziły się ponownie, zatem Wrocław i Gdańsk, stały się prawdziwymi twierdzami Solidarności. Najprawdopodobniej silna chęć poszukiwania naszej tożsamości zaowocowała, naszej nowej tożsamości, zaowocowała czymś takim pięknym i dała nam bohaterów w wypadku Gdańska Lecha Wałęsę, w wypadku Wrocławia Władka Frasyniuka. Wrocław jest najlepszym dowodem na to, że transformacja polska miała sens, bo to jest miasto energiczne, dynamiczne. Przyjeżdżają tu ludzie z całej Europy, do mnie na torby ścigów konnych przyjeżdżają i są zdziwieni, bo ich wyobrażenie o Polsce, takich czasów komunizmu, styka się z taką rzeczywistością absolutnie współczesną, europejską. Pod pręgierzem na wrocławskim rynku zebrało się ponad 1000 osób. Pojawili się zarówno ci, którzy doskonale pamiętają tamte czasy, ale również tacy, którzy urodzili się już w wolnej Polsce. Już czas, trzeba tu być. Czy byliście Państwo też przy okazji poprzednich protestów? Nie byliśmy niestety, żałuję. Dlaczego dzisiaj tutaj przyszedłeś? No bo uważam, że jednakowoż niektórzy członkowie Solidarności teraz są gorzej traktowani niż powinni być. Chciałabym, żeby moje dzieci miały jakąś taką przyszłość, którą ja wydaje mi się, że jest słuszna i takiej oczekuję, prawda? Żeby po prostu nie było gorzej, tylko było coraz lepiej, a na razie to jest jakiś taki chaos, prawda? I to mnie trochę niepokoi. Dla tych, którzy w tamtych czasach walczyli o wolną Polskę, znamienny jest fakt, że ponownie muszą przypominać o demokratycznych wartościach, które dziś dla wielu są znów aktualne, ale również o tym, że Solidarność zapisała się na kartach historii nie tylko Polski, ale całej Europy. To było piękne lato, wspaniały sierpień, fantastyczny sierpień, 1980 rok, 31 sierpnia, bardzo podobna pogoda do dzisiejszej pogody i byliśmy ożywieni tym samym duchem, obroną tych samych wartości, walką o rządy prawa, o Polskę europejską, o Polskę bez podsłuchów i bez inwigilacji. Trzeba pamiętać, że polska Solidarność jest nie tylko historią państwa polskiego, ale historią Europy Środkowej. My na stałe wpisaliśmy się w historię Unii Europejskiej. No i to dlatego jest tak przykre, że sami sobie szkodzimy. Nie jestem w stanie zrozumieć. Na przybyłych czekała niespodzianka. Organizatorzy rozdali kalendarz Wrocław twierdzą demokracji, zawierający fotografie lipcowych protestów w obronie sądownictwa, który ma być pamiątką w podzięce za zaangażowanie wrocławian w walce o wolność. Agata Todorow, Echo 24. Pomożemy, kiedy Gierkowi sięgnęliśmy, pomożemy.